Przyjechałem i zauważyłem plamę oleju. A ten olej zostawimy. Najpierw to zrobimy, wiesz? Tu jest zabezpieczenie. Jak kabina jest zamknięta, ta zapadka wchodzi tutaj i blokuje. Często jest tak w DAF-ach, że podczas podnoszenia kabiny zacina się, nie odbezpiecza się do końca. No i powstaje takie naprężenie, że cały ten wybierak pęka. Nie ma co gdybać, bierzemy się do roboty, bo wiesz, czwarta się zbliża. No, tak. Czekaj, coś tu pomogę. Daj mi te klucze. Mój niezbędnik. Dobra, no to bierzemy się do roboty. To jak tam, ile tak naprawdę dajesz za tą część? Nie chciałbyś wiedzieć, kurde, chłopie. Ja Justyna mówiła, że to w tysiącach będzie kosztować. To części, a mój czas, robocizna, no to... jedna dniówka twoja. Jedna moja dniówka. No, no to jeszcze... Parę tysięcy będzie, nie? Jak tak, to jeszcze idzie przeżyć. Się ciesz, że szło kupić używaną? To dobrze, że wiesz, zauważyłem tutaj, że taką awarię jakby mnie zatrzymali. Z olejem? Co? Z olejem? No. No to bo ten, no, byś nie pojechał dalej. Ten. Myślę, że laweta by była pewna. Mieliśmy skrzywioną śrubkę. Wyrwało, jak wyrwało, to ją przegięło. Cała część jest elastyczna. Jakoś ją trochę naprostujemy, żeby można było dojechać do jardu. Sobie założymy nową. Niestety prostowanie nic nie dało. Cały czas jest krzywa. Może przejdę się tutaj do chłopaków. Jak na budowie mają śruby z metra, pójdę się zapytać. Hello guys. Do you have something this one? Yeah, this one. Taka sama jest, kruszczyk gwint, ale damy podkładkę, żeby podeszła wyżej. Okay. Thank you so much for your help. Poradzimy sobie, jest dobrze. A już miała być laweta. Dopasowali ci coś? Tak. No, później musisz im oddać. Oddać przy następnej wymianie. No, takie rzeczy to nie mają. Ale gwintu nie braknie? Nie, no z tego mam podkładki, wiesz? A. Byle na drogę było, resztę to... Dociągniemy. Jedno wyeliminowane.